Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowoczesna w Raciborzu oraz Stowarzyszenie Społeczności Osiedlowej Aura w Raciborzu tradycyjnie włączyły się w akcję Zima w Mieście 2024. W programie wiele atrakcji przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Akcja Zima w Mieście 2024 przepełniona jest różnorodnymi wydarzeniami, warsztatami, wycieczkami. Pierwszy tydzień za nami, ale proponujemy na maksa wykorzystać drugi tydzień, który również zapowiada się ciekawie. Katarzyna Fendryjewska ze Stowarzyszenia Społeczności Osiedlowej Aura podsumowała pierwszy tydzień ferii w klubach osiedlowych Itaka i Cegiełka. Program Zima w Mieście 2024, Stowarzyszenie Aura zorganizowało takie ferie. W sumie na pierwszym turnusie wzięło w nich udział 50 dzieci. 21 dzieci w klubie Cegiełka i w klubie Itaka było 29 dzieci. Także zainteresowanie jest duże. Hasłem przewodnim pierwszego tygodnia ferii były ptaki. Każdego dnia zainteresowani mogli na żywo poznać inny gatunek. Dzieci tutaj mogły zobaczyć żywe ptaki. Myszołowa w jeden dzień, w drugi dzień były trzy sowy. Także mogły je pogłaskać. Taka interakcja z żywym zwierzęciem jednak robi bardzo dużo dla dzieci. Nie każdy ma zwierzątko jednak w domu. Byliśmy w Fanzeum w Gliwicach, więc była też odlotowa zabawa kolorami, światłem, barwami i myślę, że bardzo fajny czas. Dzisiaj mamy jeszcze zajęcia sportowe, ale kończymy ten dzisiejszy dzień wręczając nagrody dzieciom za konkurs o ptakach, który się odbył wcześniej i dzieci robią sobie właśnie dzisiaj takie na pamiątkę ptaki z plasteliny, z piórkami. Zdaniem pani Katarzyny im więcej kreatywnych zajęć, tym większe zainteresowanie dzieci i młodzieży. Dużo kreatywności, zabaw plastycznych, ruchowych, poznawania i myślę, że to jest bardzo mile spędzony czas i warto dzieciom zagospodarować ten czas w ten sposób, wysyłając je gdzieś na ferie, gdzie ktoś o nie zadba, zabezpieczy im i da dużo fajnych atrakcji. Raciborskie kluby osiedlowe co roku przygotowują różnego rodzaju atrakcje. Tradycyjnie odbywają się one w godzinach od 9 do 15.